Ja znam Anglików, Marcin, którzy jeżdżą do Korei Północnej leczyć zęby. Tylko znasz bardzo dziwnych ludzi. Nie, nie wiem, no wiesz, myślisz o sobie? Nie. Polscy księża też lubią zakazywać gołych bab. To prawda, ale tam ksiądz po prostu chodził z siekierą, wiesz, to nie, tam nie było, wiesz. W głównej gazecie Texas Monthly przeczytałam artykuł, gdzie autor analizuje gesty Adolfa Hitlera i Joe Bidena i mu wychodzi, że te postaci są w ogóle bardzo podobne, to znaczy, że jakby kierują się tymi samymi przesłankami. Teksaski mainstream. Na tym polega. To jest Melina Westerok, ja się nazywam Marcin Meller, a to jest Ewa Winnicka. Chciałem powiedzieć mój gość Ewa Winnicka, ale zastanowiłem się, czy może nie wolisz gościni. Teraz w sumie nie wiadomo, gość, gościni, feminatywy, kim jesteś? Słuchaj, no pozostawię to twojemu sumieniu, Marcin. A ty byś jak wolała? Ja się przyzwyczajam do gościni. Do gościni? Ja jestem z tego pokolenia, którego wszystkiego się uczy. Z kim się uczy? A nie miałeś językowych problemów, zgrzytów? Nie, bo chodzi mi o to, bo jedna rzecz jest, że tak powiem, słuszność. Tak. A druga rzecz jest, że czasami język tak. Dla ludzi w naszym wieku. No, tak. Jesteś młodsza ode mnie, ale tak. Ciężko się przedstawić. Ja pamiętam, że miałam taki problem ze słowem ministra. Tak. To było pierwsze słowo, ten pierwszy feminatyw, który wszedł do systemu. I ja do tej ministry się długo przyzwyczajałam i nie jestem pewna, czy jestem przyzwyczajona. Czy pamiętam o tym i ja rozumiem, dlaczego powinniśmy używać feminatywów. Nawet jeżeli czasami mam delikatne, zamordujcie mnie, przekonanie, że wahadło się, wiesz, przesuwa do ekstremum, to wiem dlaczego i wiem, że takie są, no wiesz, takie procesy społeczne zachodzą. No nic na to po prostu nie poradzisz, żebyśmy potem mogli żyć w jakimś normie, no, sprawiedliwszym świecie. Jeszcze zanim przejdziemy do świata anglosaskiego, o którym chciałem z tobą dużo powiedzieć. Polsko-anglosaskiego, anglosasko-polskiego. To tak się złożyło, że moja babcia z Sosnowca, ty z Sosnowca, łączy nas w Sosnowiec. Tak. Zupełnie, znaczy pół żartem, pół serio, tak. Ale bardzo serio i z mocnym żartem. Chciałem cię zapytać, bo nie wiem na ile zdajesz sobie sprawę, że Sosnowiec stał się memiczny. Tak. W takim, znaczy no w zasadzie nawet widziałem taką mapę Europy, gdzie takie najstraszniejsze miejsca memiczne w danym kraju. I w Polsce nie zawsze, ale się pojawia Sosnowiec. I co ty jako Sosnowieczanka? Wiczanka. Sosnowiczanka, czujesz? Wiesz co, w czasach, kiedy ja tam mieszkałam, nie miałam w ogóle takiej świadomości, poza tym nie było memów na świecie, więc miałam łatwiej, ponieważ nie wiedziałam, że mieszkam w obciachowym mieście. To jest raz. Dwa, to miasto nie było obciachowe, to było ważne miasto górniczo-przemysłowe, ważny ośrodek, ukochany przez Edwarda Gierka, co oczywiście wywoływało nienawiść naszych kolegów z Zabrynicy. Pamiętam moją mamę, która pisała listy do Kazimierza Kuca, takie pełne oburzenia. Mówię, panie Kazimierze, oglądam pana wszystkie filmy. Jest pan przecież inteligentnym człowiekiem. Dlaczego pan tak zionie nienawiścią do nas, Zagłębiaków? Wiesz co, ja też jestem napływowa, bo moja babcia przyjechała do Sosnowca z Warszawy, ponieważ po studiach, ona skończyła w 35 roku studia, dostała nakaz pracy, wiesz, na rubieżach w Sosnowcu. Mój dziadek też jest z kolei z zachodu, pewnie z Niemiec, a rodzina mojego ojca jest z Ukrainy, spod Sambora. Mój dziadek chodził z Brunonem Schulzem do gimnazjum. Naprawdę? Tak. I mam nawet takie dzienniki, wiesz, pokujonym, strasznym. A to, bo ja nie rozumiem, o co chodzi z tym Sosnowcem, znaczy w tym sensie, że nie to, żeby się odzywał we mnie patriotyzm lokalny z klucza mojej babci, ale na przykład taka prosta sprawa, jeżdżę bardzo dużo po Polsce, tak jak ty, tak. Spotkania autorskie. Tak. Kurczę, frekwencja w Sosnowcu jest zdecydowanie ponadnormatywna. Jakie miejsca, mediateka, jakie cudowne właśnie, miejsce. Tak. Właśnie, no mediateka super. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, dlaczego padło na Sosnowiec? Wiesz co, bo Sosnowiec, kiedy zaczął się tam przemysł, do Sosnowca przyjechało mnóstwo ludzi z zewnątrz, z Kieletczyzny, z małych miejscowości albo wsi i oni pewnie nie zdążyli, wiesz, nabrać jakiegoś takiego miejskiego poczucia przynależności. I nie zdążyli tego zrobić, a potem, wiesz, pierdolnęły wszystkie kopalnie, przepraszam za brzydkie słowo, i ludzie, media. Wiesz, może nie powinnam tak brzydko mówić. Możesz, naprawdę dzieciom twoim nie pokażemy.
O tak, oni by byli oburzeni bardzo. Szokowani, szoki niedowierzalnie. Jak tak, szoki niedowierzalnie. I no wiesz, no to miasto jest po prostu pełne było ludzi, którzy kompletnie nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. I to nie jest, wiesz, jakieś takie miasto, które no, pewnie tryska miejskością, o, w takim miejscu, wiesz, burżuła. No. A może to wiesz... Natomiast też przedwojenna, to była, wiesz, miasto, w którym, tak jak twój dziadek, rozumiem, no tam mieszkali, wiesz, i przedsiębiorcy, którzy przyjeżdżali tutaj z różnej części Europy. To pradziadek, ogóle... Pradziadek, no. Może to śląska propaganda, ja w tym momencie, wiesz, są tak, pan jesteś po kruchym gruncie, tak. Jako mąż Ślązaczki, tak. Więc jestem tu między sosnowieckim młotem i śląskim kowadłem. No babcia twojej żony, która była najlepszą z kolei przyjaciółką mojej ciotki, mojej matki chrzestnej, no mieszkała, umówmy się, w Sosnowcu. Tak, bo to była ta strona nieśląska. Także wiesz. Ale skoro jesteśmy przy Śląsku i tu płynnie doceń finezję tego przejścia. Tak. Mianowicie przeczytałem, a nawet nie słyszałem tego od ciebie, tylko przeczytałem w jednym z swoich wywiadów, że jako za dzieciaka zazdrościłaś tym z drugiej strony rzeki, czyli Ślązakom. Tego, że mogli do Rajchu jeździć. A ty byłaś pozbawiona tego. Czy to wtedy zaczęło się twoje myślenie o emigracji i znaczeniu? Wiesz co, to jest tak. Oczywiście ci ludzie, którzy mogli jechać, którzy mogli mieć obywatelstwo niemieckie z wiadomych historycznych powodów, mieli lepiej, bo mieli, no wiesz, kolorowe rzeczy. A ja dorastałam w czasie takiego totalnego, wiesz, kryzysu i szarości, więc oczywiście, że to wzbudzało naszą zazdrość. Pewnie tak. Zwłaszcza, że z kolei moi przyjaciele z podstawówki byli dziećmi górników kopalni Sosnowiec i wszyscy mieli dostęp do sklepów górniczych, też byli kolorowi. Z wyjątkiem mojej mamy, która się tam piekliła okropnie i należała do Solidarności i tam jej zabrali książeczkę górniczą, więc nie mieliśmy. Marcin, ty nie miałeś doświadczenia wakacji w Szczyrku, bo ty jesteś skądinąd. Nie jeździłeś do Szczyrku na narty, prawda? Byście jeździli do Zakopanego i na Krupówki. W ogóle u mnie też było tak, że moi rodzice byli nie narciarscy, okay. Więc ja jakiś tam za dzieciaka Zakopane, owszem, mistrz Krupówek, ale to miałem tylko takie mniejsze. Chodzi o to, że w sklepach górniczych sprzedawano jeden wzór kombinezonu narciarskiego i kiedy się jechało do Szczyrku, to miało się naprawdę surrealistyczne wrażenie, teraz bym to porównała z Matrixem, że jeździ zmultiplikowana jedna osoba i że generalnie nie poznasz się, nie wiesz kim jesteś, nie? Ponieważ mieszasz się, wiesz, tożsamością, w ogóle ubiorem ze wszystkimi ludźmi, którzy stoją. Wiesz, nie wiesz, dokąd pójść do kolejki, bo nie wiesz, którym jesteś i gdzie stałeś. Piękny. A powiedz, u ciebie co było najpierw? Fascynacja szeroko rozumianym światem anglosaskim, Wielka Brytania, Ameryka, Stany Zjednoczone, czy zainteresowanie problemem polskiej emigracji? Wiesz co, ja studiowałam amerykanistykę, a z kolei wychowałam się na literaturze i muzyce brytyjskiej i w ogóle... Ostatnio, nie wiem, czy to jest pewnie istotne, ostatnio byłam w Walii przez tydzień w środowisku, które żyje muzyką, takich, wiesz, ludzi trochę od nas starszych, którzy byli, tworzyli muzykę, byli DJ-ami, prowadzą sklepy z płytami winylowymi. Takie punkowe pokolenie. Tak, postpunkowe, wiesz, 50-paroletnie dziewczyny, które grają, wiesz, w klubach. Coś niesamowitego. Ja w ogóle wtedy przypomniałam sobie, jak muzyka była ważna dla mnie, jak byłam w tych swoich latach 20. Więc ten świat anglosaski, tak, no wiesz, ja mówię po angielsku, nie mówię w żadnym innym języku na tyle płynnie, żeby mieć, wiesz, świadomość kultury. Żeby swoją drogą Walijczyków rozumiałaś bez napisów? Raz jak byłeś? Nie no, Walijczycy się starali mówić po angielsku, natomiast Walijczycy, to w ogóle, wiesz, nie ma absolutnie mowy. Rozmawiałam też z ludźmi, do których angielski był w ogóle drugim językiem, którzy się już musieli nauczyć angielskiego, żeby móc funkcjonować we własnym kraju. No to jest, wiesz, to jest kompletnie... A jak wspomniałeś o tej muzyce brytyjskiej, na której się wychowywałeś, to trzy nazwiska, nazwy zespołów, które były najważniejsze? The Clash, Buzzcocks. Pamiętam Joy Division i pewnie Pistolsi, chociaż teraz myślę, że no, byli, że to nie były oazy intelektu i w ogóle... Nie, to wiesz. Zachwycony jestem, jak moje następne pokolenie, tak. Wiesz, widzę na playliście, że Pistolsi znowu... Tak.
Tak, u nas klesze. Tak, cudowne. Dobrze, to czyli tak, amerykanistyka, angielski. W którym momencie wchodzi emigracja? No, wtedy wchodzi emigracja, jak jestem, wiem, że dojdziemy do tej anegdotki, jestem reporterką polityki. Dobra, wyjaśnijmy, to nie jest tajemnica, poznaliśmy się 100 lat temu w tak. tym szlachetnym tygodniku. I byliśmy najgorsi, to znaczy, to znaczy nie, przepraszam, byliśmy najbardziej niepunktualni. Tak, nie, po prostu takie no, osobowości, kolorowe osobowości, tak lubię o sobie myśleć. Tak. Więc jestem kolorową osobowością w polityce. I jest 2004 rok, otwierają się granice i jest ten pierwszy początek. W sensie wchodzimy do Unii. Wchodzimy do Unii i Brytyjczycy otwierają granice. No i to jest ten moment, kiedy się zaczyna wlewać polska fala do Anglii. I pamiętam, polityka miała taką inicjatywę, nie wiem, czy ona jeszcze jest, pewnie tak, salony polityki. Takie, że właśnie intelektualiści rozmawiają, a ludność siedzi z rozdziawioną gębą i podziwia intelektualistów. I był taki plan, żeby salon polityki był również w Londynie dla polskich intelektualistów nowej ery. Pojechałam tam jako podnóżek Jacka Żakowskiego, żeby zorganizować i pozwolić no, zaświecić gwieździe tam. I dzięki temu miałam wgląd w takie środowisko polonijne, staropolonijne. I pamiętam, szukaliśmy... Ale w sensie to była emigracja po II wojnie światowej, czy... Tak. Ja mieli, wiesz, celem naszym, targetem byli młodzi, natomiast żeby młodzi mieli gdzie wystąpić, to salę musiał udostępnić ktoś z tej emigracji starszej. I pamiętam, byłam w Ognisku Polskim na Kensington, czyli w tym najstarszym klubie, który następca tronu, czy też król w ogóle podarował polskim żołnierzom za wkład w wygraną bitwę. O Wielką Brytanię? O Wielką Brytanię. No przecież nie o, nie, nie, przecież nie o niewielką Brytanię, prawda? O, nie o Małą Brytanię, no. Haha, że się odnosi. Ja tylko obejrzałbym znowu. Tak. A też przypomnij mi, bo mam też uwagę dotyczącą Małej Brytanii też później. Dobrze. W każdym razie, wiesz, jestem na pięterku tego cudownego budynku przy Exhibition Road i widzę list zostawiony gdzieś w maszynie do pisania, gdzie jest napisane tak, że szanowny panie admirale, chciałbym pana poprosić o wypożyczenie 7 krzeseł do sali teatralnej. Podpisany minister spraw zagranicznych. No, chodzi mi o to, jeżeli nie powiedziałam tego wystarczająco dowcipnie, że w tym Ognisku Polskim i jakby czas się zatrzymał w momencie, wiesz, wyjazdu rządu polskiego i osadzenia się trochę w Wielkiej Brytanii. Było to cudowne. To znaczy zrozumiałam, że tam jest świat, którego nie znam, bo o emigracji londyńskiej za komuny, jak byłam dzieckiem, mówiło się tylko z pogardą i tylko źle, a po 89 roku, wiesz, mówiło się tylko... Dobrze i z podziwem. Tak, i tylko na kolanach i tylko, wiesz, modliliśmy się. I mnie zafascynował ten świat i faktycznie... I to nie chodziło mi o politykę, tylko jak to było, że ci oficerowie, nieoficerowie, wiesz, rzucając wszystko tutaj, niektórzy po traumie Syberii osadzają się, czy w ogóle lądują w kraju, który jest totalnie egzotyczny dla Polaków. Znaczy ja myślę, że to jest jeden z w ogóle bardziej innych kultur niż Polska i muszą tam urządzić sobie życie, wiesz, jak na Marsie. Bo mówisz rzecz... Która dla niektórych może się wydać dziwna. Jak to? Przecież wszyscy znamy Wielką Brytanię tak blisko. W ogóle mało który kraj tak czujemy jak Wielką Brytanię. Ty uważasz, że nie? Nie. Dlaczego? Nie. Myślę, że wiesz, począwszy od historii. Wiesz, no mamy historię imperialną wobec, wiesz, historii ciągle, wiesz, kraju ofiary. Wiesz, mamy inną emocjonalność, wiesz, mamy tutaj pragmatyzm versus romantyzm. Mamy przywiązanie do struktur państwowych, wiesz, do takiej versus anarchię totalną i nieufność względem, wiesz, wszystkiego. Kiedy, wiesz, mówi się, zresztą to samo dotyczy Ameryki i to być może też nie wszyscy się ze mną zgodzą, jeżeli mówi się o takiej polaryzacji Brytyjczyków czy Amerykanów. No my tak mówimy, Boże, oni są spolaryzowani. Ta polaryzacja w ogóle w żadnym wypadku nie jest taka jak u nas. To znaczy tam jest przywiązanie jednak do państwowości, wiesz. Nawet i do struktur, które muszą być, które po prostu są naturalne, nie? Są jakby immanentne dla obywateli tego kraju.
Zresztą wiesz, no, potem kiedy pisałam Angolii i jakby byłam takim, no, zachowując proporcje Bronisławem Malinowskim, który jeździł po Wielkiej Brytanii i wiesz, i sprawdzał jak ci... W życiu seksualnym. Tubylców, wiesz, jak... Wiesz, no, w ogóle ci Angole zaczęli się od takiego tekstu w Daily Mail, gdzie ktoś napisał, publicysta, nazwiska nie pamiętam, że no, tą Wielką Brytanię najechali Polacy i że jest to inwazja najgorsza od, wiesz, od Normanów, wiesz, którzy w bitwie pod Hastings załatwili lokalesów, że tak się wyrażę, więc pomyślałam sobie, że zbadam, jak ci najeźdźcy no, radzą sobie z tubylcami. I te wszystkie historie, które zebrałam, te historie, które, wiesz, ekonomiści i socjologowie by włożyli do przegródki sukces, sukces ekonomiczny, sukces, wiesz, to są historie zmagania się z, wiesz, jakby z tamtejszą, zastaną rzeczywistością. Ale zaczęła się od tej, od tych starszych emigrantów i potem szło jakby ku coraz nowszym. I pytanie w ogóle, czy ci nowsi to w ogóle są emigranci? Bo okej, rzucę tak. Byłem pierwszy raz w Irlandii tuż przed pandemią na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i tam organizowała ta Polonia z 2004-2005, czyli ci, którzy wjeżdżali. No to po prostu ja patrzyłem na nich wręcz z zazdrością. Znaczy, co za szczęśliwy kosmos. Po prostu ludzi... znaczy, okej, wiem, że tam są różne... Ale nie patrzyłem na nich jak na... Luzerów. Nawet nie to, tylko nawet nie na emigrantów, tylko patrzyłem jak na ludzi, którzy podjęli decyzję o zmianie środowiska i w większości na tym dobrze wyszli. Tak, ale to nie wykluczy tego, o czym ja mówię, no, że niezależnie od tego, jak uśmiechnięci byli ci ludzie, to albo żyją w swoim gronie, jakby nie mają specjalnie głębokich kontaktów, wiesz, ze światem jakby Irlandczyków. Pewnie Irlandczycy są troszkę inni, nie? To jest jednak przynajmniej religijnie mamy tam kulturowo więcej wspólnego. Natomiast oczywiście to pokolenie 2004 roku, no to jest takie pokolenie linii tanich lotniczych, nie? Że się jedzie do dentysty do Rzeszowa, a nie, wiesz, a nie na Ealing, nie? To wiesz, to też nie tylko Polacy, to Anglicy też przylatują. Tak, ja znam Anglików, Marcin, którzy jeżdżą do Korei Północnej leczyć zęby. Tylko znasz bardzo dziwnych ludzi. Tak, nie wiem, no wiesz... Myślisz o sobie? Nie. To jest tej interpretacji. Mm. Takie pytanie, które zresztą i tobie zadają, i ty sobie zadajesz, ja sobie zadaję całe życie. Dlaczego Polonia w Stanach była i w sumie jest tak słaba w sensie politycznym, w sensie lobbystycznym, w sensie nacisków? Nie mówię nawet w stosunku do Żydów, bo tu jakby jest w ogóle inna, znaczy inna liga. Ale to, co mnie najbardziej zaciekawiło, zresztą czytając rozmowy z tobą, to, że Ukraińcy są silniejsi od nas. I nie mówię teraz o sytuacji wojennej, tylko jeszcze sprzed agresji rosyjskiej, że ci Ukraińcy, którzy no, dostali po dupie po prostu historycznie coraz bardziej od nas, powinni być słabsi teoretycznie. Są lepiej tam poorganizowani i co mnie bardzo zaciekawiło właśnie od ciebie, że niektóre polskie instytucje były tworzone na wzór ukraińskich. Tak. Z czego to się, jaka jest twoja interpretacja? O co tu chodzi? No, już ci mówię, Marcin. Jest tak, że ta pierwsza fala emigracyjna to jest koniec XIX wieku. Wyjeżdżamy z trzech zaborów. Ludzie mają wspólny język i wspólną religię i nic więcej wspólnego ze sobą. Ludzie z zaboru rosyjskiego nienawidzą się z ludźmi z Galicji, a tych z zaboru pruskiego, którzy wyjechali wcześniej, bo ta fala na zachód wyszła z zachodu, tych wielkich migracji, nienawidzą ich jeszcze bardziej. I teraz... Ale wyjdę w słowo, Ukraińcy też są różni. Jeżeli trzymamy się Ukraińców, są, wiesz, no większość jest prawosławna, ale są też, wiesz, grekokatolicy. No moim zdaniem te podziały nie są tak wielkie. Moim zdaniem też stopień nieufności do w ogóle do struktur, to o czym mówiłam wcześniej, państwowych, jest totalny, ponieważ my nie mamy żadnego doświadczenia. Znaczy ci ludzie, którzy wyjeżdżają, to wyjeżdżają spod buta zaborcy i spod buta zarządcy majątków. To znaczy ta wolność jest też wolnością od, wiesz, od struktur. No dobrze, znowu wyjdę słowa. A Irlandczycy, którzy uciekali od brytyjskiego brutalnego panowania, no przecież Brytyjczycy sprowadzili
Śmierć głodową na setki tysięcy... Już się mówię. Miliony Irishy. Tak. No, proszę. Dobra. Proszę. To znaczy, wiesz to, ja nie jestem... powiem ci na przykładzie, wiesz, społeczności, którą, wiesz, nie tyle zbadałam, co, wiesz, najwięcej czytałam, czyli o Greenpointie, czyli o tym kawałku Brooklynu, super przemysłowym, super biednym, takiej pierwszej bramie wjazdowej do Ameryki. Bo ci, którzy mieli kasę, przypływali do Nowego Jorku, to jechali w interior, bo tam była ziemia, tam można było, wiesz, zostać farmerem. I wiesz, jak się miał szczęście, to się jechało do Kalifornii, zostawiało się jeszcze milionerem po 48 roku, oczywiście 1800. A ta najbiedniejsza część zostawała w tych przemysłowych miastach, no, w Nowym Jorku, w Brooklynie, w zasadzie w Brooklynie, w Pensylwanii. I teraz to, co łączyło w ogóle tych ludzi, jakby to, co dawało im bezpieczeństwo, to były parafie. To znaczy, to były kościoły. I teraz w ogóle sposób organizowania katolickich parafii irlandzkich i polskich, nawet na tym malutkim odcinku Greenpointu, jest czymś, są dwa różne światy. Czytam, a dlaczego? Właśnie. Już ci mówię. Czytam dokumenty, czy też w ogóle nawet gazety bruklińskie z XIX i z początku XX wieku. I tam mam ojca O'Hare, który jest takim liderem jednej z parafii, który tych wszystkim ludziom, którzy przyjeżdżają, oczywiście oni mają łatwiej, bo mówią po angielsku, nie? To też nie można nie docenić tego faktu. Mówią tak, słuchajcie, staracie się o obywatelstwo, przestajecie chlać. Ksiądz O'Hare po prostu chodził z siekierą, rozwalał po prostu kluby, tam gdzie sprzedawali alkohol, szantażował właścicieli teatrów, żeby nie pokazywali gołych bab i nie dawali tam nic do picia. Znaczy, dbał o moralność, bo... Ale polscy księża też lubią zakazywać gołych bab. No to prawda, ale tam ksiądz po prostu chodził z siekierą, wiesz, to nie, tam nie było, wiesz, nie było zmiłuj. I mówił tak, wstępujecie do związków zawodowych, zakładacie związki zawodowe i staracie się o posady stanowe, idziecie do policji, idziecie do straży pożarnej, bo to są stanowiska, które dadzą wam bezpieczeństwo, wam i waszym rodzinom. Będziecie zabezpieczeni. No, a my Polacy? A my Polacy mamy parafie, które mówią tak, słuchajcie, musimy się trzymać razem, bo za bramami naszej parafii jest świat, który jest wrogi nam. Poza tym, zobaczcie, tam jest Polska, to mówię już od kiedy zaczynają się ten narodowo, myślenie narodowe zaczynać i musimy zadbać, żeby wyzwolić naszą Polskę. I ta polska migracja zawsze była zwrócona na wschód. A Irisze do przodu, tak? Tak, a Irisze szli do przyszłości. U nas było tak razem strachu, czyli tak troszkę jak, wiesz, jak Radio Maryja jest, było zorganizowane, nie? Czyli po prostu musimy być razem, ponieważ jak wyjdziemy, wystawimy nogę, to po prostu ktoś nam zrobi krzywdę natychmiast. A co z Ukraińcami? Masz jakąś interpretację, dlaczego Ukraińcy no w sumie relatywnie lepiej się poorganizowali? No czy jestem przekonana, chociaż to też, wiesz, to mówię tylko ja jestem empirykiem, nie jestem, wiesz, ani publicystą, ani historykiem, ale myślę, że Ukraińcy... Jesteś reporterką. Jestem reporterką i, wiesz, jestem intelektualną, wiesz, nie przesadzałabym z takim, wiesz, procentem intelektualnych... No, doceniam skromność, ale bez przesady. Nie, no, wiesz, po prostu nienawidzę publicystyki, muszę powiedzieć, i dlatego tak się za... No to próba reporterskiej, tylko uwagi na temat właśnie tych Ukraińców i Polaków. Marcin, myślę, że to jest przekleństwo naszego w ogóle Polski, no, że wiesz, te wpływy, że ten kompleks wyższości z kompleksem niższości daje taką wybuchową mieszankę. To znaczy my czujemy się lepsi wobec ludzi ze wschodu i gorsi wobec ludzi z zachodu. Wiesz, i co jakby daje niesamowicie taką indywidualistyczną, wiesz, naturę naszą, że się nie podporządkowujemy, wiesz, że mamy w dupie po prostu władzę, że... Znaczy, mówię też o tym, co tam się działo na tym Greenpointie. Ukraińcy po prostu byli spod jednego buta wyszli. Myślę, że to jest taka... Ciekawe. A propos Greenpointu, jaki masz stosunek taki... emocjonalno-uczuciowy do Greenpointu. Jezu, kocham to, wiesz, taką, ja pamiętam moją pierwszą rozmowę z Chrisem Nidentalem, który się przeprowadził fotografem z szerokiego Londynu do jednak Warszawy w roku 72, gdzie, wiesz, no można było mieć do zarzucenia, jeśli chodzi o...
jeśli chodzi o estetykę i architekturę. No i Chris mówił, że pokochał Warszawę, jak się kocha brzydkie kaczątko, mówi. Kocham cię, bo jesteś takie brzydkie. I ja mam, oczywiście to nie jest tak, że Greenpoint jest brzydki, no Greenpoint jest w ogóle ładny w tej chwili. No to jest jedna z najbardziej teraz pożądanych dzielnic i jest droższa niż Manhattan. Ale ja ten Greenpoint pamiętam z początku tego wieku, kiedy w ogóle po raz pierwszy pojechałam tam, wysłała mnie redakcja. W ogóle to były czasy, rany boskie, że się jeździło, że redakcje wysyłały ludzi na trzytygodniowe delegacje. Wiesz, i człowiek... Słuchaj, zapamiętaj, że musisz o tym Greenpoint'cie, jak zostałeś wysłana delegacja. Ja to powiem, bo mówiliśmy to gdzieś, ale ty wiesz, Melina jest sobie nowa. To jest historia, wspomnieliśmy o naszej jakby alternatywnej wolności. No właśnie, bo to było... A to trzeba to przypomnieć. Czas, tak. Jak pracowaliśmy razem jako reporterzy, reporterka i reporter w polityce, i żartowaliśmy sobie, że najgorsze przekleństwo naszych szefów, gdybyśmy mieli we dwójkę napisać najważniejsze teksty do numeru. Tak. I ten moment przyszedł. I to był po 11 września 2001 roku. Gazeta robiona na CITO. Tak. Ważna, bo wiadomo było, że to się... Ty robiłaś wtedy na własne oczy z Nowego Jorku? Nie. Ja robiłam albo z Nowego Jorku, albo wiesz, mnie później wysłali do 82. Dywizji Powietrzno-Pancernej, jeżeli dobrze. I ja tam z tymi żołnierzami rozmawiam, chyba nie wiem o czym. A ja robiłem raport o terrorze. Początek numeru i koniec numeru wisiał na tej dwójce. Jak do tego doszło, nie wiem, ale numer się ukazał. Przeoczenie, tak. To było coś niebywałego. Współczuję naszym szefom ówczesnym. Tak. Wracając do wysłana jesteś, Greenpoint. I oczywiście tam jest mój pierwszy Nowy Jork. No i wiesz, wszyscy, którzy wychodzą z metra na Manhattanie, doznają takiego zawrotu głowy, o którym nie będę, wiesz, mówić, bo to lepsi ode mnie literaci i ludzie słowa opisują, co się dzieje z człowiekiem. No w każdym razie... miasto nie śpi, ja mam pieniądze, bo... Powtarzam, redakcje jeszcze płacą, więc nie muszę spać, wiesz, kątem. Naprawdę jestem królową życia. I któregoś dnia jadę z kolegą na Brooklyn, na Greenpoint. I też wysiadam z metra. I nie wierzę, i czuję, że po prostu jestem w innym, alternatywnym świecie. I jest to syrop z Polski z lat 80. Wiesz, to cały czas jest Nowy Jork. I wiesz, no to już nie były te czasy, o których się mówiło, że taksówkarze z Manhattanu nie chcieli jeździć na Greenpoint, bo tam nikim nie, wiesz, bo się tam gubili, a jakby chcieli po angielsku, to wiesz, nie było szans na to. Ale to była faktycznie taka mała, wiesz, polska dzielnica, połączenie takich, wiesz, jakby amalgamat małych polskich miast. Cudowna była. No ale Greenpoint się zmienia. Tak. I twoje uczucia zmieniają się, nie zmieniają. Jest tak zwana gentryfikacja, czyli krótko mówiąc, to się dzieje w różnych miastach całego świata, czyli że bogatsi ludzie przejmują, wykupują. Tak. Wiesz co, no tam na Greenpointie, wiesz, oczywiście są te polskie instytucje, jest bardzo silny polski bank, jest centrum społeczno-kulturalne i oczywiście są te takie siły bardzo konserwatywne, bardzo patriotyczne, które ubolewają nad tym, że na tym Greenpointie mieszkają Amerykanie już teraz i coraz trudniej się dogadać po polsku. A przecież to była polska dzielnica, no ale żeby ta polska dzielnica była polską dzielnicą, to polscy właściciele kamienic musieliby taniej wynajmować Polakom mieszkania, a polski bank dawać korzystne kredyty polskim obywatelom i nic takiego się nie dzieje, bo jednak ten kraj jest zbudowany na zasadach naprawdę jadowitego kapitalizmu i wszyscy są po prostu wycisnąć jak najwięcej pieniędzy. A jeżeli ktoś kupił dom na Greenpointie, ruderę poprzemysłową za 80 tysięcy dolarów, a może ją sprzedać za 3 miliony, to mój Boże. Nie kupiłaś żadnej? No ja już byłam w tym czasie, kiedy kosztowały milion i to było za dużo. A teraz wiesz, żałuję, że nie widziałam. Redakcja tyle ci nie płaciła, nie? Mówiłaś, że było dobrze. No nie, ale wiesz, no, przyszłam za późno, żeby mieć profity. Słuchaj, mam pytanie jako do reporterki, nie do publicystki.
Ja to obserwowałem w Gruzji, na przykładzie Gruzinów, którzy uciekali z Abchazji, z Osetii do Gruzji właściwej, że faceci dosyć szybko się, mówię o uciekinierach wojennych, faceci dosyć szybko i w dużym stopniu się degenerowali w różny sposób. Kobiety ciągnęły i rodziny, i w ogóle życie. Jest, dokładnie tak jest. No właśnie. I chciałem cię zapytać o ten mechanizm, jak ty to widzisz, co powoduje, że kobiety chyba sobie lepiej dają radę w sytuacji emigracyjnej? Jeżeli dają. Znaczy... Wiesz co, na Greenpointcie to było tak, że tą falę, taką silną, ostatnią falę migracyjną tworzyli mężczyźni po 81 roku, po stanie wojennym. I to faktycznie taka obecność, wiesz, kilku tysięcy samotnych facetów, którzy pracowali super ciężko, w super niebezpiecznych warunkach na budowach, którzy nie mieli co ze sobą później zrobić, którzy nie mieli już siły, żeby się uczyć angielskiego, a w związku z tym, no wiesz, nie mieli, kurczę, czasu, żeby rozwijać swoje hobby, jeżeli je mieli, no więc szli do, wiesz, sklepów monopolowych zwanych likierniami od angielskiego słowa liquor, czyli lakiernia. I tam po prostu chlali, no, więc to faktycznie był problem. Natomiast, wiesz, to zauważyłam w Wielkiej Brytanii, no, wiesz, kobiety mają, wiesz, zajmują się dziećmi. Kobiety rozmawiają przede wszystkim, wiesz, spotykają się nawzajem, wiesz, rozmawiają, jakby są łatwiej im zidentyfikować problemy, które mają. Albo, wiesz, porozmawiać z koleżankami na placu zabaw. A co, faceci nie gadają? Nie. Czy co, są, albo pracują, albo chleją, znaczy w uproszczeniu. No, albo, myślę, że... a nawet jak nie pracują i nie chleją, to facet się, nie bądź taki delikatny, twardy, bądź jak Roman Bratny, no, tak? Myślę, to jest stereotypowa, wiesz, taka niesamowicie tradycyjna rola, nie? Wtedy w zasadzie zmienia, no ale wtedy to, wiesz, albo jesteś breadwinnerem i, wiesz, musisz ściemniać rodzinie przez telefon, że jest wszystko okej, a ty już nie możesz po prostu, bo jest za ciężko, bo jesteś niby, wiesz, jesteś w Nowym Jorku, a nie byłeś nigdy na Manhattanie, po prostu nie masz siły, boisz się, wiesz. Rozmawiałam z ludźmi, którzy przez 20 lat nie przejechali przez, wiesz, rzekę wschodnią, nie? Żeby pojechać na Manhattan, ponieważ byli przekonani, że tam jest po prostu niebezpiecznie i tam mogą zginąć, wiesz. Ja myślę, że to jest kwestia psychologiczna raczej, nie? No i społeczna. Jak się masz przyznać do porażki, nie? Wrócić, wiesz, no i co? Do wsi swojej. A propos tych bohaterów, bo to mnie zawsze ciekawi u reporterów, to znaczy... Każdy reporter, reporterka musi sama sobie wyznaczyć granice tego, co może użyć, czego może nie użyć. Dlatego, że często twoi, w sensie reportera, reporterki, bohaterowie nie mają świadomości, z czym się wiążą konsekwencje absolutnie pojawienia się w reportażu, nie mają tej wyobraźni, nie mają tej wiedzy. Po prostu nie jest ich świat, nie muszą wiedzieć, tak? Ja się nie znam na silniku, nie wiem, jak wcisnę ten guzik, co się stanie. No i teraz jest pytanie właśnie, gdzie są te granice? Znaczy, jak ty... Może możesz użyć jakichś konkretnych przykładów, znaczy w sensie, gdzie stawiasz te granice, że nawet masz super historię, ale nie możesz jej użyć, tak, bo... Albo dyskutujesz z bohaterem, bohaterką... Jak wygląda ta kuchnia? Wiesz co, kuchnia, kurde, bałagan jest tam, ale to taki żarcik, ale... Ja absolutnie, reporter ma władzę nad swoim, wiesz, rozmówcą i ja nie wiem, jak ty pracujesz, pewnie podobnie, że jakby jak spotykasz ludzi, to jest wymiana. To nie jest tak, że tylko ty słuchasz i patrzysz komuś w oczy, tylko opowiadasz swoje historie. Człowiek ci opowiada swoje historie, wiesz, i jest taka więź, która pod koniec rozmowy jakby czyni was niemal przyjaciółmi, ale ty jesteś ciągle w pracy, a człowiek się przed tobą otworzył. I to jest niesamowita odpowiedzialność. I nawet jeżeli dasz komuś do autoryzacji, ja tak daję teksty do autoryzacji i on to autoryzuje, to i tak może nie mieć świadomości, co się stanie, kiedy ten tekst ujrzy światło dzienne. I ja mam taką głębokie przekonanie, oczywiście mam taką, żeby anonimizować tam, gdzie to jest konieczne. Mam w tej książce Greenpoint przynajmniej 3 takie historie, gdzie moje bohaterki nie chciały autoryzacji. Mhm. Opowiadają mi piekielne rzeczy. No, to są takie, nie wiem, otwarcie rasistowskie, wiesz, no, słowotoki.
które, wiesz, one może w latach 80. na Greenpointzie by przeszły, ale teraz już nie. To znaczy, babka, którą bym ujawniła jej tożsamość, by się zaszkodziła. To po prostu byłaby, przepadłaby już w tej chwili na Greenpointzie, bo tam już mieszka sporo młodych ludzi, są też dwujęzyczne osoby, miałaby po prostu przechlapane. Albo ktoś, kto mi mówił, no nie wiem, o usuwaniu ciąży, wiesz, o przemocy domowej, wiesz, to są rzeczy, które ja anonimizuję. Znaczy po prostu nie ma takiego zdania, które byłoby, wiesz, cudownego fragmentu, które byłoby warte temu, żeby komuś zrobić krzywdę. Jak to już jest naprawdę super kawałek i myślę, że on buduje książkę, to informuje czytelnika, że ta historia jest zanonimizowana i że, wiesz, imiona, okoliczności zostały zmienione tak, żeby ten człowiek był bezpieczny. Oglądałem ostatnio serial science fiction Peripheral. Całkiem w porządku. Prawda, pod koniec się już komplikuje tak, że nic nie kumałem, ale jest tam wątek wojny domowej, no oczywiście w przyszłości wojna domowa w Stanach. Texas kontra reszta, o ile dobrze zrozumiałem. Nie jest to pierwszy raz, kiedy oglądam jakieś postapo czy futurystyczną historię, gdzie Texas jest na wojnie z resztą Ameryki. Ty byłaś niedawno w Teksasie i powiedz mi, co jest z tym Teksasem, że jest inny? Wiesz co, w lipcu, kiedy była konwencja Partii Republikańskiej w Teksasie, no jedną z rezolucji była taka, że dopuszczamy, że Teksas opuści Unię i będzie niezależnym krajem. Teksas ma osobny w ogóle system energetyczny, jakby niezależny od reszty Stanów Zjednoczonych, ale i bardzo jest zamieszkiwany przez ludność o bardzo silnym poczuciu tożsamości i niesamowitej dumie z bycia Teksańczykiem. Jak napisał Steinbeck w Podróżach z Charleyem, no Teksas to jest stan umysłu i absolutnie jest tak, że jak się wjeżdża, zwłaszcza, oczywiście nie mówię o dużych miastach, gdzie starzy Teksańczycy, na przykład Austin, nazywają People's Republic of Austin, czyli taka, wiesz, komusze nory po prostu, no to ten dziki zachód, wiesz, przy granicy meksykańskiej i na zachód od San Antonio, no to tam jest troszkę jak po drugiej stronie, wiesz, lustra. To Teksas ma jako jedyny stan amerykański ma swoją historię, no bo przecież niezależnym państwem. Kilkanaście chyba lat, ale no wiesz, remember Alamo, nie? No to jest zawołanie. I co ciebie fascynuje w Teksasie? No fascynuje mnie właśnie to, że jest kompletnie różny od w ogóle wszystkiego, czego się dowiadywałam o Stanach Zjednoczonych. Myślę, że to jest... Znaczy, na przykład? Myślę na przykład o takim, no wiesz, traktowaniu takich, wiesz, idei założycielskich zupełnie wprost. No ta druga poprawka, że można, wiesz, używać broni. Ja zrozumiałam, będąc w Teksasie, że nie masz żadnej możliwości, żeby Stany Zjednoczone jakkolwiek zrezygnowały albo też złagodziły w ogóle, no wiesz... Prawo do posiadania broni. Wiesz, właśnie zaostrzyły. Zaostrzyły, wiesz, no. nawet mimo takich apeli, takich, wiesz, wpływowych osobistości jak Eminem, który napisał przerażającą piosenkę, taką, nie wiem, czy ją słyszałeś, Darkness. To w ogóle było niezwykle odważne ze strony, wiesz, rapera, który i tak musi być, wiesz, jest ledwo akceptowany przez tą scenę detroitską rapową. Wiesz, rozmawiałam z człowiekiem, który stracił córkę w strzelaninie w Uvalde. Wiesz, w maju zginęło 20 dzieci, wiesz, całe miasto jest We Stand For Uvalde. Są murale z dziećmi na ścianach, jest w środku miasta, wiesz, środek miasta jest w ogóle takim memoriałem z portretami tych dzieciaków. I ten człowiek startował do jakiegoś urzędu, chyba miejskiego albo stanowego,
już po tej strzelaninie, to teraz były te wybory, midterms, z takim, jednym z jego postulatów było, żeby, wiesz, mówimy o mieście dotkniętych niewyobrażalną tragedią, tak. Niewielkie miasto. I ten człowiek, jednym z jego postulatów było ograniczenie dostępu do broni półmaszynowej. To nie chodzi o to, żeby tam nie można było, albo żeby trzeba było, wiesz, przedstawić dokumenty, że się nie jest wariatem, żeby, tylko żeby tylko tą broń półautomatyczną po prostu przegrał z kretesem na własnym podwórku. Wiesz, absolutnie, wiesz, w głównej gazecie Texas Monthly przeczytam artykuł, gdzie autor analizuje gesty Adolfa Hitlera i Joe Bidena i mu wychodzi, że te postaci są w ogóle bardzo podobne, to znaczy, że jakby kierują się tymi samymi przesłankami. Teksaski mainstream na tym polega. Tak, bardzo jest, bardzo, ale z drugiej strony, w miejscowości, gdzie byłam, jest gazeta, tygodnik. Wiesz, ta miejscowość, jak są wybory, to 150% głosuje na republikanów. Wiesz, chcą, żeby Ameryka była, albo nawet Teksas był wielki znowu. 99% popiera Trumpa. Są też demokraci, ale oni też jak pierwsi chrześcijanie, wiesz, przemykają pod dywanem tamtejszym. Ale teraz w tej gazecie, która jest takim w ogóle cudownym egzemplifikacją takiej pierwotnej idei dziennikarstwa. To jest naprawdę lokalna gazeta, tam są, wiesz, i śluby, i opowieści o tym, co się zdarzyło, i dziury w drogach, i relacje z Rady Miasta. I to wszystko jest ciekawe. I wspomnienia, jak to dawniej po prostu polowaliśmy na Indian i w ogóle jak dzielni osadnicy musieli po prostu walczyć, żeby nie, im tyłków po prostu Indianie nie odstrzelili. Są artykuły, są kolumny, kolumna demokratów i kolumna republikanów. I tydzień w tydzień, wiesz, demokraci mają swoją opowieść i republikanie mają swoją opowieść. I teraz pokaż mi polską gazetę, która dopuszcza, wiesz, na zasadach równości dwie opcje naszych, wie, te strony, te nasze szczepy, które się wytworzyły. Nie ma takiej gazety. No nie, bo ci drudzy są zdrajcy. Tak, ale kurczę, tam, no przecież, wiesz, mało tego, naczelnym tej gazety jest ultraliberał, dlatego nie mówię, kiedy jest miasto, bo nie chcę mu zrobić przykrości na wypadek, gdyby była jakaś łączność między radiem SK po prostu, a wiesz, małą miejscowością pod San Antonio. Na pewno jest łączność. Wiesz. I wiesz, i nie ma śladu w tej gazecie po jego poglądach. Mało tego, rozmawiam z Elois, która jest szefową demokratów w tej małej miejscowości i mówię, że ponieważ w ogóle San Antonio jest miastem militarnym, tam jest, wiesz, kilkanaście baz wojskowych, w związku z tym pod San Antonio jest najwięcej rehabów dla żołnierzy z PTSD i takimi, którzy są, wiesz, alkoholikami, którzy chcieli też żony zabić i tak dalej, no po prostu taki, wiesz, efekt uboczny, że jak to się mówi, collateral damages, nie? Którzy są leczeni w tych rehabach. I poprosiłam demokratkę, która jest przeciwko w ogóle, dlaczego my te wojny, czemu rozpieprzamy świat i w ogóle, żeby, czy zna może kogoś w tej miejscowości, kto pracuje albo jest związany z tymi ośrodkami. I ona mnie poleciła człowiekowi, który miał 27 operacji, był we wszystkich, po prostu takim był żyjącym jeszcze snajperem. Bo to w ogóle zresztą snajper, nie pamiętam jak się nazywał ten pierwowzór Bradleya Coopera z filmu. Wiem, o kim mówisz, też nie pamiętam, ten, którego zabił. Tak. Tak. Zresztą zabił go kolega, znaczy też tak. Poprany, biedny człowiek, chory. I skontaktowała mnie z Grantem, który jest, wiesz, po drugiej stronie w ogóle, wiesz, w ogóle... Kurde, oni poglądowo i światopoglądowo, religijnie nie mogliby być sobie bardziej odlegli. I po takiej rozmowie, kiedy nasłuchałam się takich rzeczy, że wiesz, płakać mi się chciało o tym w ogóle, jak ci ludzie mają też, co może też zrobić też, no, jak bardzo muszą naginać logikę i swoje emocje, żeby no, uprawomocnić to, co robili. I pytam się, no, panie Grancie, ale poleciła mi pani Elois, której partią pan pogardza i mówi, że to zdrajcy i komusi.
I on mi powiedział taką rzecz. Ja akceptuję Eloise as a human being. Jako istotę ludzką. Jako moją sąsiadkę i bardzo ją szanuję. I gdyby była w potrzebie, zawsze jej pomogę i jestem at her service. Natomiast jej poglądy, proszę pani, są nie do przyjęcia. I jak w ogóle te komuchy, wiesz, myślę sobie, kiedy mówimy o polaryzacji, że wrócę, to jest, wiesz, no to jest polaryzacja jednak mniej zaawansowana niż u nas. Ale mi się wydaje, że w sensie ludzkim, ja tylko tak dygresję mówię, że w sensie ludzkim w Polsce też każdy pisowiec ma swojego platfusa, każdy platfus ma swojego pisiora, wiesz, takiego. A ten to akurat, ale dobra, to jest inny temat. Na inną rozmowę? Może kiedyś? Wiesz, w tamtej miejscowości jest, wiesz, tam Pan Bóg jest wszechobecny, czy tam nie ma ludzi, bo w ogóle ci niereligijni są no, w super mniejszości. I generalnie ludzie kierują się zasadą kochaj Pana Boga i sąsiada. I to się sprawdza w tych małych miejscowościach. Powiedz mi taką rzecz. Jakiś czas temu z inną fantastyczną reporterką, koleżanką Grzybałkowską Magdaleną zaczęłyście, mam wrażenie, trochę jako żart, podcast Jak się starzeć bez godności, tak. Który powoli staje się, może jeszcze małym, ale jakimś zjawiskiem społecznym. Rozbujałyście po prostu tysiące kobiet w Polsce. I znaczy pytanie po pierwsze, czy to na początku miał być żart? Czym jest teraz wasze określenie wiek przedstarczy? Już zaczynam słyszeć, też tu w Melinie użył go Zygmunt Miłoszewski, ale ja słyszę, jak po prostu obce osoby używają tego właśnie powołując się na Grzebałkowską i Winnicką. No więc proszę cię właśnie, jak... Eksplikację. O eksplikację. Już mówię. Wiesz co, no, jeśli o mnie chodzi, bo jakby mi przyszedł do głowy ten pomysł, a na przykład kiedy ja mam pomysł, to mój mąż ucieka do mysiej dziury i czekasz mi przejdzie. Mąż i Cezary Łazarewicz, tak. On nienawidzi reporter polski. A Magda podniosła ten pomysł i razem zrobiłyśmy ten właśnie, ten podcast. Wiesz, ja, takie dwa czynniki. Ja skończyłam 45 lat i zaczęłam się wielkimi krokami zbliżać do, wiesz, następnej granicy, która trochę mnie przeraziła. Jakiej, 50? Tak, tak. No wiesz, między 45... To jest ta straszna granica, wiesz, mnie pykło, no jakoś no, żyję. No ja wiem, no kurczę, no, bardzo się cieszę i taki kolorowy jesteś. A druga rzecz, ja zostałam sierotą. To znaczy, to było naprawdę bardzo silne doświadczenie takiej, no wiesz, dorosłości, wiesz, zawsze byłam taką ukochaną córeczką mamusi i też się zorientowałam, że też moje życie polegało na tym, żeby mama i tata byli ze mnie zadowoleni i to się naprawdę, kurde, długo ciągnęło. I nagle, wiesz, oprócz takiego totalnego smutku, wiesz, żałoby, której nadal jeszcze jakoś jestem, mimo że rok minął od śmierci mojej matki, też zrozumiałam, że jestem trochę, wiesz, uwolniona. Bo wtedy, przecież ja bym w życiu czegoś takiego nie mówiła, jak gadam z Magdą, gdybym miała świadomość, że moja matka może to usłyszeć. Na miłość boską, wiesz. No to w ogóle było, bo powiedziałam, Ewunio, rany boskie, ja wiem, że ty masz poczucie humoru, ale takie rzeczy... Jak można powiedzieć słowo penis na to? I wiesz, o to chodzi też mniej więcej, że myśmy też się wychowały w takich niesamowitych okowach. Wiesz, nie mówienie na przykład o starości. Nie mówienie o tym, że ta starość jest, czy też wiesz, ten wiek przedstarczy, to, że to nie jest koniec, wiesz, świata, że można mieć z tego, wiesz, przyjemność na różnych sposobach. I jeszcze jest taka rzecz, która jest chyba na głębszym poziomie, że jak zostałam sierotą i to w ogóle miałam dużo takich refleksji ogólnoludzkich i takich, i doszłam do wniosku, że w ogóle jakby fakt, że jesteśmy na tej kuli ziemskiej, w ogóle nie ma żadnego sensu głębszego. Znaczy to w ogóle jest bez sensu. Więc w ogóle myślę, że zmartwienie się o pierdoły, wiesz, w ogóle też nie ma sensu. Że trzeba, tak jak mówił Beksiński, mówił swojemu umęczonemu synowi, mówił tak, Tomuś, tam na horyzoncie jest wodospad i wpadniemy wszyscy tam albo szybciej, albo później. Albo do tego wodospadu dopłyniemy na wygodnym fotelu, albo kurwa na jeżu. I teraz wybierz. No więc ja bym chciała na wygodnym fotelu dopłynąć. I tym jest ten podcast, ale już tylko powiem ci jedną rzecz, że książka, którą oczywiście, no wiesz, wszyscy podcasterzy piszą książki, więc myśmy uznały, że wiesz, no, że to jest nasz obowiązek jednak napisać książkę. No faktycznie, wiesz, no okazała się
Ona by zaczęła tak faktycznie coś, co jest powoli takim ruchem albo różkiem społecznym. Ruszek. Babek po 45 roku życia, które nie mają ochoty, wiesz, być zepchnięte na boczny tor. Wiesz, bo teraz jakby już odbębniłeś swoje macierzyńskie obowiązki, to teraz zajmij się wnukami, nie? A jeszcze odprowadź swoich rodziców i ty ciągle jesteś na służbie. Wiesz, i ubierają cię w te beżowe po prostu stroje, wiesz, masz w tym kąciku seniora kursy wycinania łabędzi z warzyw, no Jesus. Ja byłem na waszym jednym spotkaniu, przyznaję, zrobiło to na mnie bardzo fajne wrażenie, bo tam nawet średnia wieku była niższa w Warszawie. Tak. Było, nie wiem, ile tam, 150, 200. Tak. Znaczy, byłem jednym chyba z trzech facetów. Tak. Był Łazarewicz, który jest twoim starym, znaczy mężem, w związku z czym się nie liczy. On prowadził, biedny, to spotkanie i był tak nieszczęśliwy, bo wiesz, strasznie mu było ciężko uciągnąć. Tak? Byłem ja i jeszcze jakiś jeden chłopina się tam... Barman. Chyba. A tak to po prostu 150, tak. Nie wiem. Tam pewnie średnia wieku była bardziej 40, jeśli nie poniżej 40. Tak. No ale właśnie i z czym do was te kobiety, wasze słuchaczki, czytelniczki przychodzą? Wiesz co? Widzę, że się świetnie bawią przede wszystkim. Tak. I mają taką... Aż mi guzik pękł. Nie jest to, nie, że nie są same. W tym takim jednak trudnym momencie, jakim jest, nie wiem, dobrnięcie do menopauzy i potem. Wiesz, mają trochę informacji od nas, że to nie jest właśnie koniec świata, że mają prawo do tego, żeby im było miło. No wiesz, to nie wiem, czy ja mogę mówić o takich rzeczach. Możesz wszystko, dawaj. Trudnych. Ja już teraz jestem przeszkolona, bo ja bardzo proszę, było mi trudno było mówić w ogóle o takich sprawach. Intymne. Potraktuj to jak misję, docierasz do nowych odbiorców. Wiesz, to przeczytam jakieś statystyki, chyba to były brytyjskie, wiesz, że jakiś gigantyczny procent kobiet po 40 w ogóle nie przeżył nigdy orgazmu. I sobie pomyślałam, że jest to bardzo przykra rzecz. Znaczy, że wiesz, bardzo byłoby głupio po prostu, wiesz, wpaść do tego wodospadu bez jakiejś... Bez orgazmu. Bez orgazmu. Zgadzam na przykład, się. Prawda? Chłopaki mają łatwiej, no. I że w ogóle mówienie, kobiety nie mówią, czego potrzebują. Ale jak prowadzicie z Grzebałkowską misję w sprawie orgazmów? Misję? No najpierw, wiesz, wszystko zaczyna się od słowa, jak wiadomo. Najpierw było słowo. Wiesz, najpierw trzeba zidentyfikować problem, a potem go rozwiązywać. Wiesz, ja jestem zwolennikiem w ogóle psychoterapii. To znaczy, nie w sensie, wiesz, religijnym takim, że wiesz, że się trzeba ze wszystkim po prostu biegać do szynka i do psychoterapeuty, ale takim, wiesz, uporządkowaniem. Ale chodzisz, chodziłeś? Tak, jestem, no, wiesz, no teraz właśnie. Pomyślałam, że te okolice, wiesz, półwiecza to jest właściwy moment, żeby, wiesz, i właśnie w związku z mamą, w związku z, wiesz, z moim macierzyństwem, w ogóle z takim, wiesz, jestem matką dwóch nastolatków. Ja pierniczę, Marcin. To jest taka szkoła jazdy, że gdyby mi ktoś powiedział wcześniej... I tak to by nic nie zmieniło. Pewnie tak, ale ja w ogóle jestem za depopulacją. Znaczy, ja uważam, że ludzkość już jakby czasy świetności ma za sobą. Ja bym bardzo prosiła, żeby się państwo po prostu nie rozmnażali. Cwana, wiesz, się rozmnożyła, dwie sztuki dostarczyła. No, wiesz, tak. Tak, to teraz. Ale teraz bym chciała, żeby państwo mieli te sztuki takie, żeby się mogły same utrzymać i żeby światu zrobiły lepiej, a nie gorzej. Ale państwo młodsi już dajcie sobie spokój. A to a propos państwa młodszego, bo to taki postanowiłem, żeby do każdemu gościowi, gościni zadawać to pytanie. A mianowicie spotykasz małą Winnicką. Jak małą? Nastolatkę, myślę, ale możesz szeroko potraktować, to jest twoja interpretacja. Ja sobie zadając to pytanie myślałem o sobie 15-letnim, z pewnych względów moich, prywatnych, ale wybierz sobie, 13-letnia Ewa Winnicka, 15-18-letnia, co jej mówisz? Co radzisz, co odradzasz? Jedziesz. No, ja podsłuchałam to, co sobie by powiedział Zygmunt Miłoszewski. Mógłbyś powiedzieć, co powiedział Zygmunt, bo ja nie mówię takich brzydkich wyrazów. Znaczy, Zygmunt powiedział, że sobie młodszemu powiedział, że należy więcej ruchać. Tak. To głęboka myśl. To jest głęboka myśl w tym sensie, że ja się też nie mogę z nią nie zgodzić. Natomiast, wiesz, myślę, żebym mniej się przejmowała, żeby innym było miło, a żebym też zadbała o siebie. Ja w ogóle mam takie, wiesz, doświadczenie, żeby wszyscy dookoła byli zadowoleni.
A siebie... To jest częsty przypadek, tak, w ogóle. Zwłaszcza, wiesz, u kobiet. I co inni o tobie myślą? Tak. Wiesz, ja naprawdę dopiero teraz mi taka odpuszcza taka skorupa, wiesz, takiego spięcia. Boże. Wyślę ci linka Państwu, też polecam, jak byliśmy z kolegami na Słowacji. Jezu. Słuchaj. Nie, bo wiem, co wy na tej Słowacji robicie. Ale usłyszeliśmy kto to usłyszał, ktoś w radio czy gdzieś. Słuchaj, słowacki, cygański gangsta rap, utwór z refrenem jebem na to. Łatwo zrozumieć, o co chodzi. I słuchaj, tak mi to wyszło, jebem na to. Że się nie przejmuję. Tak, jebem na to. Swoją drogą, jak mówisz, że... Nie przejmuję to, muję to na to. Z Grzebałkowską, jak mówicie, że, bo tak sobie chciałem połączyć myśl cytowaną wcześniej Zygmunta i twoje, że może nie ruch, a ruszek, wiesz, ruszek więcej ruchać, nie? Myślę, że... Więcej ruszek, ruszaków, nie wiem, no wymyślę coś. Czyli zawsze było tak, to był swój problem, że się przejmowałaś właśnie, żeby innym było dobrze? Tak. Albo co, bo dobrze wychowana byłaś, bo jesteś kobietą tak wychowaną, bo tak były dziewczynki wychowywane. Wiesz co, Marcin, mamy za krótki program, żebym mogła ci to, znaczy żebym mogła być uczciwa całkiem, ale to mniej więcej takiego, wiesz, negocjatora, to jest taki wzór z mojego dzieciństwa, wiesz, takiego po prostu Ewuni, która godzi dorosłych ze sobą. Wiesz, i żeby się koleżanki nie śmiały, że wiesz, że coś w domu jest nie halo. I to naprawdę zostaje z człowiekiem taki, ktoś, kto, wiesz, polituruje, wiesz, chowa pod dywanem i potem polituruje rzeczywistość. Ja zastanawiam się właśnie, bo przecież teraz przypominam sobie nasze czasy w polityce, no tam to już musiałam chyba wyłączyć tą opcję, co o mnie pomyślą, bo już mniej więcej wiedziałam, co oni myśleli o mnie w tej polityce. Już nie, trudno było potem już z takiego w ogóle wzoru, takiego wzoru, w który człowiek wpadł, że jest takim spóźnionym. Nie, myślę, że przesadnie krytycznie. Na pewno budziłaś sympatię. A to dziękuję bardzo. Ja może zakończę ten program. Miałem taką teorię, że kiedy... Takie czasy były też, że redakcja wyposażała nas w służbowe telefony. Ja dostrzegłem pewnego rodzaju korelację między pojawieniem się nowych telefonów w zasobach redakcyjnych, a tym, że Ewie coś się działo z telefonem. Czy... Wiesz co, to jest niezwykle niesprawiedliwe. Kalumnia. Kalumnia, wiesz, to co zrobiłam faktycznie, to sobie przejechałam służbowego laptopa samochodem służbowym, wiesz, na parkingu pod Polityką. Niechcący. I tym optymistycznym akcentem bardzo ci dziękuję. Do usług. Ewa. Dziękuję wam wszystkim. To była Melina w Esce Rock, a w Melinie Ewa Winicka. Melina w Esce Rock.